Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawiam tutaj oczekiwania Zbigniewa Bońka na 2019 rok. Jest to lista oczekiwań Zbigniewa Bońka na 2019 rok. Przeanalizujemy sobie tak naprawdę te oczekiwania prezesa PZPN-u, czy są one realne do spełnienia, czy też nie. Jestem też ciekaw Waszej opinii na ten temat. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jesteśmy na Twitterze Zbigniewa Bońka. Zrobił taką listę 5 rzeczy, czego oczekuje, tak? To nawet nie są takie tutaj rzeczy, które marzenia, tak, żeby marzy się, tylko oczekuje tak naprawdę, to ma być, jeśli chodzi o piłkę nożną. No to tak, pierwsze to jest awans Widzewa do pierwszej ligi, drugie to jest sukcesów polskich drużyn klubowych w eliminacjach do europejskich pucharów, trzecie dobrej gry naszej młodzieży w mistrzostwach świata U20, mistrzostwach Europy U21, 4 to jest konkretów w walce ze smogiem. Dzieci chcą żyć. I 5 i jeszcze 1000 innych rzeczy, a wy? No i tutaj jest taki znak zapytania, oczywiście Zbigniewa Bońka. No to mogę się od razu odnieść do kwestii smogu. Jeśli chodzi o smog, to zapraszam Zbigniewa Bońka na mój drugi kanał Basho Official, gdzie mówię dokładnie, dlaczego po prostu w Polsce jest smog. Nie jest on wynikiem zanieczyszczenia, które spowodowane z kominami, tutaj jakimiś przemysłowymi czy samochodami, a jest spowodowane tym, że w Polsce się sprzedaje tak naprawdę oszukany węgiel, tak, czy jak to można powiedzieć, po prostu podrobiony węgiel. Jest to po prostu kamień, który obłożony z masą bitumiczną, a więc tą masą, którą wkładany jest asfalt, dlatego spalany w piecu po prostu zatruwa środowisko i powstaje smog. I jest ogólny po prostu tutaj zanieczyszczenie, bo wynika to z tego, że po prostu węgiel jest podrabiany, bo ten prawdziwy węgiel nie miałby takiej po prostu takiego wpływu na środowisko. No ale to zapraszam na mój drugi kanał Basho Official, Official, tam będzie właśnie to wytłumaczenie. No właśnie, ale wracając do wątku sportowego, pierwsze to jest awans Widzewa do pierwszej ligi, no to już jest kwestia tak naprawdę Widzewa, ale muszę powiedzieć, że no Widzew wiadomo, że spadł i tak dalej, natomiast on, Widzew jest bardzo dobrze tak naprawdę prowadzony, tak, jednak widać tutaj postępy, sukcesywnie pnie się do góry, wydaje mi się, że wszystko w tym klubie jest poukładane, tak, na pierwszy rzut oka, oczywiście może po prostu jakieś trupy z szafy zawsze mogą wyjść, natomiast widać, że to jest fajnie zrobione wszystko i marketingowo, i jeśli chodzi o podejście i trenerów, i jeśli chodzi po prostu o zatrudnienie, tutaj skupiają się na młodych zawodnikach, no ale to już zależy tak naprawdę od Widzewa. Ja bym się tutaj skupił oczywiście na bardziej kwestiach tutaj reprezentacji, tak, no bo tutaj oczywiście Zbigniew Boniek jest prezesem PZPN-u, tak, w jego gestii też jakby jest Widzew, tak, zainteresowanie Widzewem, natomiast dzisiaj bym chciał się skupić na reprezentacji. Drugie to jest sukcesów, no też warto wspomnieć, że no, prezes PZPN-u ma sentyment, tak, bo występował w Widzewie, jak to nie pamięta jakby w latach, tak, wcześniejszych, w latach młodości. Chociaż dalej jest młody. Natomiast tak, drugie to jest sukcesów polskich drużyn klubowych w eliminacjach do europejskich pucharów. Sukcesów polskich drużyn klubowych w eliminacjach do europejskich pucharów. Tu nawet jest kwestia eliminacji, tak, a nie jest jakiś po prostu rozgrywek. No to jest tak naprawdę skomplikowana i ciężka sprawa. Nie ma co się oszukiwać, jeżeli będziemy ściągać zawodników z zagranicy, którzy będą przyjeżdżać do Polski tylko po pieniądze potężne, zarabiać po kilkaset tysięcy euro rocznie, no to, a nie skupimy się na budowanie drużyny. Fajną ostatnią rzecz powiedział Tomek Smokowski w programie Misja Futbol, tak, u Michała Pola, że to, co właśnie robi Jurgen Klopp w Liverpoolu, to ma umiejętność tworzenia po prostu budowania zespołu na zasadzie właśnie brakujących elementów, które wkomponuje w tą drużynę. To jest według mnie słowo klucz w dzisiejszych czasach, tak? To według mnie po prostu powinien umieć trener. Nie trener, który przychodzi, tak, na przykład Antonio Conte, on przyjdzie do nowej drużyny i mówi: nie, wszystkich wywalić, on jeszcze jest nervus, raptus, wszystkich wywalić, ja mam swoją filozofię, mam swoją politykę, wszystko będzie nowe, szatnie będą nie po lewej, bo po prawej, płytki będą inaczej, po prostu, bo to wszystko wpływa, tak? Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby przyjść, mieć tą plastelinę, tak, tą masę i na tej bazie po prostu formować tą drużynę i widzieć braki tej drużyny, a następnie pozyskiwać zawodników, którzy się świetnie komponują do tej drużyny. Tak na przykład to zrobi Jurgen Klopp z Shaqirim, tak? Shaqiri, który gdzieś tam był po prostu skreślony, też jakby przez to, że ten wzrost ma taki i tak dalej. Nieprawda, on ma wiele, tak naprawdę wiele innych cech, bardzo dobrych. Wzrost tutaj nie ma znaczenia i on się świetnie odnajduje w Liverpoolu, tak? Nikt by nie pomyślał, żaden klub by na niego nie postawił taki duży, no bo jakby tutaj ten wzrost by go przekreślał, tak? Oczywiście o tym się nie mówi oficjalnie, ale dziś on po prostu sam wspominał w wywiadach, tak? Zresztą on był, wiele klubów tak naprawdę zwiedził, a Shaqiri udowadnia od wielu lat, że to jest świetny zawodnik, wystarczy na niego postawić. Dobra, kolejna sprawa. Do dobrej gry naszej młodzieży w Mistrzostwach Świata U20 i Mistrzostwach Europy U21. No powiem tak, tutaj najbardziej to wszyscy stawiamy oczywiście na Mistrzostwa Europy, bo one będą miały miejsce we Włoszech i San Marino w czerwcu 2019 roku, a więc w przyszłym roku. I tutaj rzeczywiście jedziemy w mocnym składzie. Czesław Michniewicz według mnie jest to najlepszy trener od lat, jeśli chodzi o polską młodzieżówkę, ma szansę tak naprawdę coś ugrać z tymi piłkarzami. Mi się podoba tutaj w warsztacie trenerskim Czesława Michniewicza, to jest tak, doświadczenie, to jest spryt, cwaniactwo boiskowe, w dobrym słowa tego znaczeniu, to są też manipulacje, zagrywki po prostu zawodnikami, a więc wchodzi w szatni i w przerwie mówi, słuchaj, ty, jesteście do zmiany, tak? Ale tej zmiany potem nie dokonuje w drugiej połowie, czyli daje tak naprawdę taki kopniak emocjonalny, tak, kurczę, muszę się wziąć w garść, muszę grać lepiej, bo mnie trener zaraz ściągnie. Potrafi tym wszystkim szachować tak naprawdę, oczywiście w sensie pozytywnym, tak, piłkarskim, bardzo fajna sprawa, tak. I nawet taki tutaj przykłady daje, tak, jak na przykład ten banknot $100, który został przedarty na pół, tak, i tutaj było mowa o tym, że drużyna jest jak ten banknot tam $100 rozdarty, nie ma żadnej wartości, a dopiero cały banknot stanowi jakąś wartość, można coś kupić. Jest to świetny tak naprawdę sposób dotarcia do tych młodych piłkarzy, często, nie mówię w naszej polskiej reprezentacji, tak, ale ogólnie do młodych piłkarzy, którzy często są po prostu próżni, tak, zarabiają potężne pieniądze. No, kto by nie był próżny, gdyby miał 18-19 lat, zarabiał już miliony, tak, na koncie, no to w tym wieku niektórzy ich rówieśnicy dostają kieszonkowe, albo po prostu w ogóle zarabiają grosza, a oni miliony zarabiają. Także jest to świetny sposób, tak, no bo gdyby na przykład, nie wiem, wziął klucz i ten klucz przedarł na pół i powiedział, że ten klucz już jest nic nie warty i nie otworzy żadnych na przykład drzwi czy zamku, to nie dotrze do tych młodych ludzi, a jednak rzeczywiście jak widzą ten pieniądz podarty, no trzeba takie rzeczy uzmysławiać tym młodym zawodnikom. Dobra, czyli ja stawiam tak naprawdę tutaj oczywiście na reprezentację Czesława Michniewicza, stawiam też na drużynę Jacka Magiery, myślę, że ona też się świetnie zaprezentuje, zwłaszcza, że Mistrzostwa Świata będą w Polsce, więc warto się tak naprawdę temu przyglądać bliżej. 4 to jest konkretów w walce ze smogiem, dzieci chcą żyć, no to już mówiłem tak naprawdę, jeszcze 1000 innych rzeczy, a wy, no tutaj mówi, tak, czyli smog został wyjaśniony, smog, ale nie smog wawelski, to warto dodać. Natomiast wracając jeszcze tutaj, ciekawe jest to, że nie ma tak naprawdę żadnych oczekiwań tutaj, jeśli chodzi o reprezentację, tak? Jeśli chodzi o reprezentację Polski, nie ma tutaj oczekiwań Zbigniew Boniek. No, z drugiej strony, gdyby podał na przykład oczekiwania, to znalazłby były krytyka ze strony mediów, że to są naciski, tak, Zbigniew Boniek naciska w jakiś sposób na reprezentację, na przykład na jakieś powoływanie piłkarzy, tak? Czy, no bo wcześniej była dyskusja na temat tego, czy możemy powoływać piłkarzy do reprezentacji, którzy w ogóle nie grają w swoich klubach. Gdyby na przykład to wpisał w tą listę oczekiwań, no to by było znowu, że są naciski tak naprawdę ze strony prezesa PZPN-u na selekcjonera, co jest tak naprawdę absurdem, tak, no bo prezes PZPN-u ma prawo też się wypowiedzieć, tak, w tej kwestii tutaj akurat dotyczącej właśnie reprezentacji. Także oczywiście trzymamy kciuki za te młodzieżówki, żeby osiągnęły sukces. Wiemy też, jak ta młodzieżówka tutaj Czesława Michniewicza, w jakich trudach, tak, awansowała z Portugalią, wygrała i awansowała na Mistrzostwa Europy. I to jest fajna sprawa, tak, no bo wielu też piłkarzy z tej młodzieżówki, no wielu, chociażby Kownacki, po prostu gra we Włoszech, tak, wielu z dorosłej reprezentacji, czy tej pierwszej reprezentacji Brzęczka, i to też jest taka próba, tak, oni będą chcieli też udowodnić przed tymi kolegami po prostu z boiska, czy widzami, że po prostu tutaj reprezentacja Polski przyjedzie po coś, żeby zwyciężyć. Ja uważam, że ta reprezentacja ma duże szanse tam. Właśnie jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, tam są naprawdę świetne nazwiska piłkarzy, którzy później muszą stanowić tak naprawdę, no, jeśli chodzi, no zaraz głos tracę, przepraszam. Muszą stanowić o obliczu tej dorosłej, tak, reprezentacji Polski, tak, dorosłej reprezentacji Polski, no bo oni przejdą naturalnie tutaj z młodzieżówki. Już się mówi o tym, że Żurkowski to jest murowany kandydat praktycznie do pierwszej reprezentacji Jerzego Brzęczka. To są oczekiwania, natomiast napiszcie w komentarzach, jakie są wasze oczekiwania, czy tutaj te oczekiwania Zbigniewa Bonieka nie są zbyt wygórowane, albo są zbyt małe. Ja jestem ciekaw waszej opinii. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Ja powiem tak, jeśli chodzi o moje oczekiwania w stosunku do 2019 roku i do piłki nożnej piłkarzy, to moje oczekiwania są tak: sukcesów reprezentacji Polski, na jakimkolwiek szczeblu, U21, U20 czy pierwszej reprezentacji Jerzego Brzęczka. Druga sprawa to tego, żeby było lepiej w piłce nożnej, tak? Małymi krokami zawsze można więcej osiągnąć, żeby było lepiej w piłce klubowej, ekstraklasie, w Pucharze Polski, w sensie po prostu lepszej jakości piłkarskiej, żeby to wszystko było lepiej, tak? Żeby wszystko szło w dobrą stronę, żeby się rozwijało w dobrą stronę i to wtedy będzie naprawdę super. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.